to co, jedziemy. W szkole byłem, w Elblągu, Gdańsku, Warszawie i jeszcze na kilku innych szkoleniach. Za każdym razem było miło. Drugą połowę poznałem, no jakiś czas temu. Troje dzieci jest dobrze. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa. Oczywiście, że Diego Armando Maradona. Idol dwóch mistrzostw świata. Trener, którego podziwiam. Jest wielu wielkich trenerów. Niewątpliwie Sir Alex Ferguson jest ikoną. Jest ikoną. Do tego można dołączyć i postawić bardzo blisko niego Jose Mourinho. Gdybym nie był trenerem, to byłbym. Jestem nadal, jestem nauczycielem. W tym kierunku też się kształciłem. Pewnie gdybym nie był teraz tutaj, to dalej bym pracował z młodzieżą, między innymi w szkole. Mój najlepszy kompan to... Ma się przyjaciół, ale wiadomo, że gdzieś najbliżej jest ten jeden. Myślę, że tutaj Konrad Wasilewski, kolega zza biurka szkolnego, no, chyba jest najbliżej moim kumplem. Najbardziej denerwuje mnie. Momentami wiele rzeczy denerwuje, ale nie ma tak, żebym czarno patrzył na życie i zastanawiał się, czym tu się dalej zdenerwować. To są tylko chwilowe momenty. Największą tremę miałem, gdy... Za każdym razem jest trema. No, chyba jeżeli chodzi o bytów, to wydaje mi się, że gdy pierwszy raz usiadłem na ławce trenerskiej, to było najbardziej tremujące w meczu z Pogonią Siedlce. Najbardziej żałuję. O, nasz żartownik największy się odezwał. Poczuś. Pozdrawiam, Poczo, pozdrawiam! Najbardziej... Cofnęło mi się coś? Nie, najbardziej żałuję. Najbardziej żałuję. Nie, niczego nie wolno żałować. Każdy popełnia błędy, ale nie ma takiej rzeczy, którą się żałuje. Największy dowcipniś. No właśnie, przed chwilą go wspomniałem. Bartek Poczobut zdecydowanie numer jeden. Zaraz obok niego, ale to ze względu na dystans do siebie, to zdecydowanie Jakubek, Michał Jakubowski. Największy maruda. Nie stwierdziłem takiego w tym zespole. Największy modniś. Ogólnie piłkarze mają styl i wszyscy są dobrze ubrani, ale tutaj myślę, że postawiłbym na Krzysia Bączka. Największy spóźnialski. Nawet dzisiaj była sytuacja, że nie mógł się wyrobić. Mateusz Oszmaniec to jest specjalistą w przychodzeniu na granicy czasu. Syn trenera to od niedawna podobno Orlando. Nawet trener Stawski zadeklarował się, że jak będzie bardzo dobrze, to ma szansę na adopcję u niego. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Dziwnych była cała masa, aczkolwiek chyba najzabawniejszy to był chrzest. Także tutaj chrzest i ta cała otoczka, którą chłopaki stworzyli, była fenomenalna. Może nie tyle co dziwna, co bardzo zabawna. Kultowy tekst bytowskiej szatni. Wielka głowa Michała Jakubowskiego. Zdecydowanie jest to ostatnio numer jeden. Nawet do tego stopnia, że podobno jak Jakubek nie potrafi strzelić nogą, to lepiej jakby to zrobił głową, nawet z poziomu ziemi. Ostatnio autograf wziąłem od Kasi Cerekwickiej, przez przypadek spotkając ją w Koszalinie. Hodowla psów, wędkowanie czy polowanie?
A wszystko po kolei, można powiedzieć. Człowiek jak ma jakieś dodatkowe zainteresowanie i pasję, to się w pełni może realizować. I jak tylko znajdzie na to chwilę czasu, to powinien to robić, więc i to. A aktualnie, jeżeli chodzi o bytów, to jest wędkowanie numer jeden, z tego względu, że razem z trenerem Norco odkrywamy miejscowe akweny i zbiorniki wodne i teren, który tutaj jest, no na pewno predysponuje do tego, żeby tą pasję realizować. Nikt mnie nie pokona, wy. Nie ma ludzi niepokonanych. Także myślę, że są dziedziny, w których jestem mocniejszy, są dziedziny, w których jest słabszy, ale tak jak mówię, nie ma ludzi niepokonanych. Każdy kiedyś zazna gruźby porażki. Największe wrażenie, stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie. Zdecydowanie Stadion Olimpijski w Berlinie. Miałem tam być przyjemność na meczu towarzyskim Herty Berlin z Realem Madryt. Nie jest to obiekt typowo piłkarski, ale on zdecydowanie na mnie zrobił największe wrażenie. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Szczerze mówiąc, słuchanie za dużo opowieści może czasami być zbyt nudne, także najbardziej słucham tego, co ma do powiedzenia moja druga połowa, czyli Marta, a jeżeli by to było godzinami, no to mógłbym nie wytrzymać. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na ławce. Szczerze mówiąc, unikam robienia głupich rzeczy, ale czasami sytuacje boiskowe pokazują tak, że ciężko się wyhamować. No i zdarzyło mi się powiedzieć coś niedobrego do sędziów, że zostałem odesłany na trybuny. Jak do tej pory w mojej przygodzie trenerskiej było to raz, mam nadzieję, że się nie powtórzy, że wszelkie okoliczności nie pozwolą na to, żeby takie sytuacje miały miejsce. Po meczu lubię wracać do domu przede wszystkim, bo z reguły po meczu tak bywa, że wracam do domu i wtedy jest czas, kiedy mogę się nacieszyć rodziną. I to jest, co najbardziej lubię robić po meczu. Na bezludną wyspę zabrałbym Martę, to jest oczywiste. Nie ma dwóch zdań, we dwójkę na pewno byśmy sobie dali radę. Moim największym marzeniem jest, takim przyziemnym może, bo nie wybiegajmy za daleko, ale takim marzeniem jest to, żeby usiąść na ławce trenerskiej polskiej ekstraklasie. Koniec, dziękujemy. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że wypadło to całkiem sympatycznie.